Na, nasza kochana Wielowiejska, nie obawiaj się tego, że sędziowie mają być podporządkowani prezydentowi. To tak ma być, tu nic nie wywojujesz. To znaczy, że sąd jest zły i należy go zmienić tak, żeby wydawał wyroki słuszne. Możecie oczywiście uznać, że to jest swego rodzaju insynuacja, ale z drugiej strony, jeżeli widzę, że prezydent Duda odrzucił nominację sędziów i to takich sędziów, którzy wydawali wyroki niezgodne z oczekiwaniami PiS, to moje podejrzenia uważam, że mają dość poważne podstawy. To Agaton kończy swoją wypowiedź w poprzedniej części. Tak, wypowiedź, bo tam podkreślałem, że jak środowisko pewni, że to umie być świetnie zorganizowane wewnętrznie i działać jak jedna pięść, ale jak przychodzi co do czego, czyli trudne kwestie dotyczące ich samych, to jakoś dziwnie tematy się rozwijają, te tematy uciekają, zagłębiają się w dygresjach, niuansach, relatywizują wszystko i rozpływa. Pani już natychmiast przedstawia to wszystko jako odwet PiS-u. Sam fakt, że dyskutujemy dzisiaj o środowisku prawniczym, przy którym wychodzi mnóstwo różnego rodzaju patologii, no bo to, co się dzieje z prywatyzacją, to już jest zakrawa o patologię. Moim zdaniem sam fakt, że doszło do zmiany władzy, sprawia, że taka dyskusja w ogóle jest możliwa. Przez lata w ogóle się o tym nie dyskutowało i środowisko prawnicze było poza wszelkimi podejrzeniami. Gdzieś ponadto ono jakby było wyłączone. Jest dyskusja publiczna, ale o prawnikach się nie dyskutuje, bo właściwie o czym tu dyskutować? No właśnie widać, o czym tu dyskutować. I teraz przyjrzyjmy. Pani mówi, że źle, że Ziobro dybie i tak dalej. No nawet jeżeli przyjmiemy najbardziej skrajną interpretację pani, że dybie, proszę mi pokazać jakąkolwiek inną siłę, oprócz siły politycznej, która byłaby w stanie być tą iskrą, impulsem zmuszającą sędziów do jakiejkolwiek wewnętrznej korekty własnych działań, wewnętrznej reformy, oczyszczenia stajni Augiasza, jakim stał się system prawny. Ja takiego impulsu nie widzę. Jedyny impuls, jaki wygenerowali prawnicy, sędziowie z tego swojego kongresu, to owszem, widzimy pewne drobne uchybienia, dajcie nam jeszcze więcej władzy, jeszcze większą autonomię, a wtedy się na pewno oczyścimy. No właśnie jest ich dążenie, żeby się zamykać jeszcze bardziej we własnym sosie, nie mają kompletnie, absolutnie żadnej wiarygodności, ponieważ przez ostatnie 20 kilka lat nie widziałem właściwie, poza kilkoma, takie burze się przetaczały, dyskusje, które kończyły się kompletnie niczym, nie widzę absolutnie żadnego wewnętrznego, środowiskowego impulsu, który by ich zmusił do działania. Właśnie to, co powiedziałem w pierwszej części. Jak trzeba było atakować prezydenta i rząd za działania Trybunału Konstytucyjnego? Wiedziały, prawa pisały. Jak są problemy środowiskowe? Widziały, milczą, autorytety milczą, listów nie ma. Generalnie dyskusji nawet specjalnie nie ma, a kongres był tego najlepszym dowodem. Waldek, znaczy ja chcę powiedzieć tak, że po pierwsze profesor Sawian powiedział, że dyskusja na ten temat była. Po drugie, jeżeli mówiła o impulsie, to jest przecież w systemie prawnym ta kompetencja prezydenta, który, żeby sędziów powoływać i także powołuje prezesów sądów najważniejszych w Polsce. Ale zarzut wobec prezydenta Dudy polega na tym, że nie podał uzasadnienia. Ja bym chętnie zapoznała się z uzasadnieniem, dlaczego odmówił danych nominacji. Więc nie jest tak, że... Ale nie podał nadal uzasadnienia. I problem polega na tym, że w systemie politycznym, prawnym Rzeczpospolitej jest element, który polega na tym, że polityk z mandatem społecznym, wyborczym ma wpływ na sądownictwo. Tylko że obawiam się, że dzisiaj mamy do czynienia, że tam, gdzie trzeba użyć skalpela, to PiS będzie używał siekiery. I to jest mój problem. Znaczy, ja chcę powiedzieć tak, że system sądzenia w Polsce ma liczne nieprawidłowości. Podobnie. Proszę Państwa, ja Państwu coś powiem. Jeżeli nie jest oparte na Słowie Boże, na Boże Słowo, Boże, Państwo zobaczą, bo już naprawdę odbiera mi mowę. Co to szczekać, co to gadać, co to krakać, co to gdakać. W śmietniku leżało Nowy Testament z krzyżem. Może być bez krzyża. Nowy Testament, psalmy. Tutaj już nie przy Pałacu Kultury Stalina i Lenina, tylko przy Stadionie Narodowym 509 na Zielenieckiej. No i jeszcze ten bez psalmów, zdaje się, tak, bez psalmów, ten z psalmami jest. Takie piękne książki, oczywiście, że nowe książki, ktoś je produkuje, są nowe. Szkoda papieru, szkoda wysiłku, szkoda
O Jezu, żeby mi mowę wróciła, bo naprawdę odebrało mi mowę, proszę Państwa. Oni mogą strzępić głosy, proszę Państwa. Nie może być tak, żeby była taka władza, byli tacy sędziowie, którzy na przykład każą Tobie wyrzucić to do śmietnika, prawda? Bo światło świeci i pokazuje, że tu coś błyszczy. Albo leży na śmietniku, albo w śmietniku, albo koło śmietnika, albo na trawie, na glebie, na ulicy, na asfalcie, na bruku, na drzewie, na krzaku. To chyba tutaj od strony zielenieckiej krzaków nie brakuje. Korki, stoi wszystko na Saskiej teraz. Także proszę Państwa, nie może być tak. Musi najpierw być to, czyli że prezydent, który jest wierzący, który kładzie rękę na Biblii, prawda, kładzie rękę na Biblii, musi zatwierdzić rzeczy ważniejsze, a nie jakieś takie strzępienie językiem, jakieś strzępione gadki, proszę, postrzępione jakieś, porwane gadki, jakieś takie, nie, no w sumie nieprzyzwoite, bo nieprzyzwoite w tym sensie, że jeżeli ktoś komuś dołki kopie, to sam w nie wpada, czyli po prostu no dołki kopie w sensie pod, no gadają źle o prezydencie, o ustanowionym prezydencie. To tak samo jak kiedyś król Saul, który chciał zabić Dawida, oficjalnie ustanowionego króla, został ukarany król Saul. Poszedł już, jak zobaczył, że Jahwe go opuścił, do wróżki, no i ta wróżka skrzyczała go, skrytykowała, że wam Żydom nie wolno wróżyć. Wam Żydom nie wolno wróżyć, chodzić do czarowników, do takich wiedźm jak ja. Wam nie wolno, wam nie wolno, wam nie wolno. Także proszę Państwa, proszę jakoś się pohamować. Dzisiaj strasznie dużo chamstwa jest na świecie, bo tak, tutaj walczą dwie baby wielkie. Ewa Grecja, one tu siedziały u tej Krysi na Saskiej 48, mieszkanie 171. Ja już tam nasłałam z opieki społecznej, że jak macie odwiedzać z opieki społecznej tę Jadwigę Grabowską, nawet nie wiedziałyśmy, jak ona się nazywa, bo my ciągle mówimy Ewa Grecja, wielki łeb, wielka głowa, wielki mózg, Ewa Grecja, no a ona się, Grabowska, ta von Lipski mówiła, że Jadwiga Grabowska jej się przedstawiała, jeszcze jakoś inaczej, Ewa jak? No jakoś tak jeszcze inaczej, bo ona no nie chciała, żeby wszyscy wiedzieli, że to Jadwiga Grabowska, może brzydko się nazywa, no ale jak idzie do urzędu, to chyba trzeba powiedzieć, prawda? Trzeba pokazać ten dowód, jak się ja naprawdę nazywam. No, przynajmniej w urzędzie sprawy takie urzędowe, jak się załatwia. No to więc posłałam tutaj z opieki, żeby po prostu, jeżeli ona zasiłek Jadwiga Grabowska załatwia, to niech ona nie załatwia z punktu widzenia tutaj naszej Saskiej Kępy 42, tylko niech załatwia z punktu widzenia Saskiej Kępy 48. Ta cała Jadwiga Grabowska. No bo tak, ona tutaj miała posprzątać, miała pozamiatać, miała no po prostu obsłużyć ten lokal i po prostu poszła padalsze. To nawet i u tej Krysi, ale jeszcze ma gdzieś trzecie miejsce. Ja widzę, że w tym trzecim miejscu coś nie bardzo ją tam trzymają i ona z powrotem wraca na Saskiej 48, mieszkania 171, zwłaszcza, że ta pani Krysia jest w szpitalu, no to tam wolna chata. No i teraz tak, ta ma klucze i ta ma klucze. Von Lipski ma klucze i von Grabowska ma klucze. To teraz, skoro von Lipski i von Grabowska mają klucze, tak się spotkają w jednym domu, to tam się kłócą, to tam krzyczą. I kto jest większy, czy von Lipski, czy von Grabowska? Czy von Lipski, czy von Grabowska? Czy von Grabowska, czy von Lipski? Czy von Grabowska, czy von Lipski? Proszę Państwa, no i teraz tak jak ta von Lipski nawet, bo ona jest już tą staruszką, jest prababcią. Ja mówię do mojego kurczątka, kurczątko, musimy przywitać na Dworcu Wschodnim, prababcia twoja przyjeżdża. Prababcia twoja przyjeżdża. No i ten kurczaczek
No właściwie to on nie był już tu pod drzwiami, czekał. Także proszę Państwa, taki facet w czerwonej kurce, a to ciągle myślałam, że to jest Przybyłowicz. I tak raz go skrzyczałam, czego dziadów łazisz tutaj, trzeba na mnie czekać. Ja mam klucze, to wejdziemy. A tu jakiś jeszcze jakiś facet za nim lezie. No bo w takiej czerwonej kurtce chodził Przybyłowicz, no to więc ja mówiłam, czego. A mówimy o bardzo konkretnym problemie, wiadomo, że mamy problemy z sądami, bo sam pan... Także proszę Państwa, mamy dwie straże pożarne tutaj, odjeżdża. No, dwie straże. To nie jest jakiś żart, tylko mamy dwie straże, proszę Państwa. Dwie straże pożarne na Saskiej Kępie. I teraz tak, czy to coś się pali, czy to coś się dzieje, czy to jest jakieś zagrożenie. Także proszę Państwa, u nas w naszym radiu Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra opowiadamy takie różne ciekawe sytuacje, że tutaj ta prezesowa, czy prezes spółdzielni Sław. Oni są teraz nadgorliwi i chcą pokazać, że tu strasznie coś się dzieje dookoła bloku, że strasznie są pracowici, gdy jak Janek Witek umarł, to do zamków wkładali bolce, do dolnego zamka bolce, do górnego zamka druty, że ja jak tu przyszłam, to ja aż no byłam osobą strasznie wystraszoną, proszę Państwa, szybciutko po jednego świadka, szybciutko po drugiego świadka i oni patrzą, że rzeczywiście, proszę Państwa, no jak wejść do domu, jak drzwi są, proszę Państwa, przez kogoś zablokowane. Także już pani wiceprezesowa spółdzielni Sław się dobrze postarała, żeby to mieszkanie przejąć, ale powiedziała tej hrabinie von Lipskiej, którą zresztą tam wysłałam, bo ona z Wielkopolski miała tutaj po to przyjechać. Ja mówię, idź na tę rozmowę z tymi partaczami, z tymi oszustami, z tymi złodziejami, jak to mówią, którzy przejmują kamienicę. Teraz cała jest afera. No i ta von Lipski, no już prawie pół roku minie, jak ona przyjechała, proszę Państwa, w maju. Maj, czerwiec, lipiec, a nie, no to tak, 1/4 roku, już myślałam, że pół roku. Przyjechała z Wielkopolski, proszę Państwa, hrabina von Lipski, żeby przeprowadzić dyskusję z wiceprezesową spółdzielni Sław. No i ona mówi, ta wiceprezesowa spółdzielni Sław, że ja nic nie wiem, że ktoś tu jakieś bolce wkładał do dolnego zamka na Saskiej 4214. Ja nic nie wiem, że ktoś tutaj jakieś druty wkładał do górnego zamka na Saskiej 42 mieszkania, proszę Państwa. To jest ulica Saska. 14. Także widzicie Państwo, jesteśmy dobrze strzeżeni i jesteśmy, proszę Państwa, jakby tak można było powiedzieć, ja wiem, zakamuflowani. Patrzcie, co tu Lipska nastawiała. Ona chciała to wywieźć. Ja mówię, zabieraj to, po co mi te krzaki i jeszcze jakieś robaki, żeby po domu chodziły jakieś robaki. Tu jest radiostacja, tu jest radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, stąd działa. Ja tu nie potrzebuję jakichś takich wibracji. Państwo zobaczą, o widzisz, o, co ci strażacy robią. To są jakby tacy strażacy, którzy tam gdzieś mają się dostać do bloku. Państwo zobaczą. Do lampy, a to do lampy. Do lampy się będą dostawać. Także proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu. I oni nawet nie wiedzą, że są bardzo medialni, Państwo zobaczą. Że są bardzo medialni. Także Radio Tok FM obrotowe, Radio Tok FM latające. Tu staruszka w bieli wyszła na ulicę, no bo nawet nie może po chodniku iść, skoro chodnik jest zamknięty. I oni do tego bloku jednak chyba chcą, do pierwszego piętra, a właściwie to tam chcą, proszę Państwa, na przejście pomiędzy blokami. Tak, przejście pomiędzy blokami. Co tu się dzieje? Rety. Do tego bloku, ja nie wiem, tam jest jakieś pomiędzy szkołą. Nie, to też jeszcze nie jest szkoła.
proszę Państwa, zobacz, się gapią, bo ten domek to jest żółty i on tam się już kończy, pomiędzy domkiem a szkołą, proszę Państwa. Tak, tak, tak. No i oni tu chodzą, ci, proszę Państwa, różni strażnicy, strażacy właściwie, to nie są strażnicy od straży miejskiej, to są strażacy. O, i teraz to się wysuwa. A może to jest jeszcze ten blok? I tam po prostu ktoś umarł. O, tam ktoś umarł i to dopiero będzie. Proszę Państwa, nie jest dobre. No. Także u nas zawsze najciekawsze Państwo zobaczą, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Na afty i drobne urazy. Więcej na www.bezaftan.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 5 września, minęła 9. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec i Filip Kekusz. Platforma liczy, że jej wniosek o odwołanie da do myślenia marszałkowi Sejmu. Barack Obama i Władimir Putin rozmawiali o sytuacji w Syrii. Adam Nawalka mówi o braku konsekwencji cierpliwości u swoich podopiecznych. Sejm rozpocznie dziś obrady od debaty nad wnioskiem Platformy dotyczącym odwołania marszałka Marka Kuchcińskiego. Kuchciński podpadł PO, jak przypomina Sławomir Neumann, każąc jej posłów za zbyt długie jego zdaniem wypowiedzi. Niestety te ostatnie posiedzenia przed wakacjami były posiedzeniami, gdzie przechodził sam siebie, gdzie kneblował usta opozycji, gdzie zachowywał się w sposób arogancki, gdzie nie pozwalał właściwie prowadzić debaty przez opozycję w parlamencie. Dlatego ten wniosek. Platforma nie ma złudzeń, wie, że niezależnie od argumentów, jakie padną podczas debaty, Kuchciński zachowa urząd. Niemniej szef klubu Platformy liczy, że sam wniosek o jego odwołanie da marszałkowi do myślenia. Może będzie mógł odciąć grubą kreską to, co robił wcześniej i zachowywać się teraz przyzwoicie. Debata nad wnioskiem Platformy powinna rozpocząć się o 11 i po dwóch godzinach powinna zakończyć się głosowaniem. Słuchasz informacji Tok FM. Rzecznik Kremla potwierdził, że na marginesie szczytu G20 w Chinach doszło do spotkania przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że prezydenci Władimir Putin i Barack Obama rozmawiali o sytuacji na Ukrainie i w Syrii. O warunkach ewentualnego zawieszenia broni w Syrii. Wcześniej podczas G20 rozmawiali też szefowie dyplomacji Rosji i USA, ale nie udało im się niczego zorganizować. Powalone drzewa, przeciekające dachy, strażacy, którzy od wczoraj usuwają. Może to pomiędzy szkołą i tym blokiem, może, proszę Państwa, jest drzewo. Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie został ranny. Oczywiście cieszy się, jak spojrzymy na efekty nocnych nawałni, też trudno sobie wyobrazić, że tak to się wszystko skończyło. Oczywiście jest mnóstwo powalonych drzew, głównie na Mokotowie, gdzie te szczególnie stare drzewa spadają przy okazji każdego mocniejszego wiatru. Pojawiają się przecieki na dworcu centralnym w stolicy, ale tu znowu ważna informacja dla pasażerów. Jak powiedzieli mi przedstawiciele PKP, nie ma żadnych utrudnień, jeżeli chodzi o kursowanie pociągów, czyli infrastruktura nie ucierpiała. Strażacy interweniowali 300 razy na Mazowszu, czego blisko 220 w samej stolicy. Niestety nawałnice nie ominęły też miejsc związanych z kulturą, mówi nam rzecznik straży Paweł Frączak. Między innymi wypompowano wody z teatru Buffo. Do Warszawy zostały skierowane dodatkowe jednostki z okolicznych powiatów. Niestety strażacy donoszą, że ucierpiało wiele samochodów i budynków, chodzi głównie o zerwane elementy dachów. Dziękujemy, to był Michał Wianczura o burzy, która przeszła nad Warszawą. To są informacje radia Tok FM, Ernik Sport. Zabrakło spokoju, konsekwencji, zabrakło cierpliwości. Tak trener Adam Nawałka komentuje pierwszy mecz swoich podopiecznych z Rosji na rosyjskiego mundialu. Wczoraj w Astanie jesteśmy w Warszawie. Skąd nadaje nasze radio? Prosto z Polski, a radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Aby już do następnych spotkań podejść zupełnie inaczej. Kolejnym rywalem biało-czerwonych w eliminacjach Mistrzostw Świata będzie Dania, która po wczorajszym zwycięstwie nad Armenią 1-0 została liderem naszej grupy. Także z Armenią Polacy zmierzą się w październiku. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, kolejne informacje radia Tok FM o 9.20. Może być drzewo, obcinane drzewo, bo pogoda pomiędzy szkołą, w całym kraju, gdzie Bożena Rosa uczyła, że Bóg to jachty, po południu będzie, a pomiędzy naszym blokiem Saska 42, w Katowicach 17 stopni, w Trójmieście Poznań, w Łodzi, Krakowie 18, w Warszawie 19, we Wrocławiu i w Szczecinie 20 stopni. Rano.
Radio TOK FM. Akcja, no, akcja straży. To jest już tamten blok się skończył nasz, to więc tak patrzę, czy to ktoś umarł w naszym bloku? Nie. Czy to ktoś zmarł w naszym bloku? Nie. Z Eurobankiem. Krok pierwszy. Zaplanuj większy wydatek, na przykład... Co to się stało? I weź wypożyczkę w nasze radio TOK FM Eurokomicita. Krok dodatkowych wydatków, na przykład szkolne wykazy. Weź urlop od raty swojej wypożyczki. Krok trzeci. Odpoczywaj od raty. I nie płać za to ani złotówki więcej. Eurobank. Na co dzień. Wypożyczka dostępna od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy. Radio Konchita. Pierwszej raty raz na 12 miesięcy pod warunkiem terminowej spłaty zobowiązań kredytowych. Akcja trwa do 30 lat. Bo ta Konlipski grabina wychodziła i ona się bała. Ja mówię, że będą ciebie gasić. Będą zaraz ciebie gasić. Gospodarka. To jest magazyn AKG, Maciej Głogowski. Dzień dobry, jest 9.05, zaczynamy, a dziś w naszym studiu pani profesor Katarzyna Żukowska, dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomicznego. No dziada, trzeba wyłączyć, bo ten Głogowski, bardzo. Już Głogowski. Młode oblicze miłosierdzia i młode oblicze Kościoła, także młode oblicze Kościoła. Kościół pierwszy, proszę Państwa, to był chrystianizm i Kościół pierwszy nie miał nic wspólnego z obrazami malowanymi, noszonymi, które trzeba było czcić, całować, z krzyżem. To wszystko weszło w IV, V wieku, jak ten Konstantyn Wielki miał zresztą w 312 roku widzenie krzyża, w tym znaku zwyciężysz, proszę Państwa, poganin, który mówią, że się nawrócił, prawdopodobnie się nawrócił i powstało nominalne chrześcijaństwo, to czyli, że to nie był chrystianizm, tylko to było chrześcijaństwo z naleciałością kultów, nauk, praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają. Oto 164 strona ze starej bardzo książki, prawda, która prowadzi do życia wiecznego. Istina w jednościach wiecznej żyć. Żeśmy tę książkę kiedyś używali do ogłoszenia Ewangelii o Królestwie Bożym. Tu cała Warszawa ciemna, cała Warszawa zacofana i nawet i krzyżacy też pod pretekstem krzyża, bo krzyż szedł do krzyża. Też pod pretekstem nawracali, no ale jak krzyżacy nawracali, to ja już bym tutaj nie chciała polemizować. Nie chciałabym mówić, już zjeżdża jakby. Ale wtedy właśnie mówiąc o tym miłosierdziu przestrzegał, że cały świat i to dotyczy tej Polski. Radio TOK FM Eurokoncita Barbie Baby Lunch to Mexico. Radio TOK FM Eurokoncita Barbie Baby Lunch to. Proszę bardzo, patrzę, co ta straż tu wyprawia. Co oni tu wyprawiają? Co oni tu robią? Co oni tu wyprawiają, wynadaje nasze radio, TOK FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Co się dzieje? Co się dzieje? To dzięki także ojcom rewizjonistom i tym dziełom udało się rozbić niejedno fałszywe złudzenie. Że się nie uda. Radio Conchita na Saskiej, radio obrotowe, radio latające. I tutaj Jahwe mieszka w niebie. W tej szkole Saska 44, co była, bo teraz jest Stanów Zjednoczonych 27, moja koleżanka Bożena Rossa uczyła wszystkie dzieci, że Bóg to Jahwe. Uczyła wszystkie dzieci, że Bóg to Jahwe. Moja koleżanka. Ona kiedyś mieszkała na Gosławiu, już też tam nie mieszka, ale nas przyjmowała w domu, nas z Biblią, jak to księdza się przyjmuje z Biblią. Nas przyjmowała z Biblią. Ja, proszę Państwa, prowadziłam szkołę teokratyczną. Każdodziejską szkołę służby teokratycznej. No też byłam w tej szkole na Saskiej Kępie, bo tutaj był zbór miejscowy z Saskiej Kępy, który miał zebrania, byłam gościnnie, ja też
odwiedzałam zbor jako siostra podróżująca, żeby popatrzeć się, żeby przyjrzeć, jak, proszę Państwa, wygląda teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej, a to w tym zborze, a to w tamtym zborze. Ja jako siostra podróżująca się przyglądałam, oglądałam na to wszystko, patrzyłam, proszę Państwa. Wszystko teraz opowiadamy w naszym radiu, nadaje stąd, z Saskiej 42, także wiecie Państwo, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo tak, Janek Witek umarł, prawda? Janek Witek umarł, ale my jeszcze działamy, radiostacja działa. Całe to chamstwo też podglądamy, jak jeszcze Janek Witek żył, tutaj przychodziło, że czworo, sześcioro się bili, się tłukli i tak strasznie wrzeszczeli, to ja też mam nagrania, nagrywałam to, Janek Witek był troszeczkę na mnie wściekły, że ja dostępne, jest dostępne, widzę. Janek Witek był na mnie wściekły, proszę Państwa, to być wściekły. No już oni to zjeżdżają, ale tam chyba obcinają jakieś drzewa, podejrzewam, bo mi górze to. Czyli, że na szczęście nikt nie umarł, nie poszedł do żadnego nieba. Nikt nie idzie do żadnego nieba, proszę Pana. Nikt tam nie idzie do żadnego nieba, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. No ale w tym jest... Już zjeżdżam. No, będąc tym odpowiedzialnym już za troskę tą Radio Maryja, też tego doświadczałem. No i on mówi, no stworzona została, co to jest rodzina? Wspólnota serc. Tak czy nie? Wspólnota serc. I tak jest. Rodzina Radia Maryja. Także my tu wszystko widzimy, proszę Państwa. Latarnie. Edukacyjna i wychowawcza. To co więcej? To wrócimy jeszcze. Wychowawca, edukacyjna, społeczna i religijna. Także wspólnota przyjaźni i radości. Proszę nie podpowiadać. No. Dlatego, że wasze spotkanie stanowi świadectwo atrakcyjności, żywotności i sensu, że wam się po prostu wszystkim chce tu przyjechać. I ty. Ale jest jeszcze jeden wątek, wart wydobycia, stanowczy, konsekwentny, to skuteczny odpór dawany mediom o charakterze liberalnym, tym, dla których normą była tylko poprawność polityczna, a nie powinność prawdy i obiektywizmu. Działo, co już przed chwilą wspomniałem, to ta swoista forma kolonizacji ideologicznej, nasycona fałszem i antywartościami. No i jeszcze jest zasługa i służba pamięci historycznej. Bo przecież mówiłem o tym przed tygodniem w niedzielę, dotknięci byliśmy amnezją historyczną, która doprowadziła do zaczadzenia także wielu. I tu zadanie dla szkół, dla rodzin w tych domach. Co powiedział Jan Paweł II w Kaliszu? Nikt nie wynalazł lepszego systemu wychowawczego i kształcenia jak w instytucjach rodziny, szkoły i kościoła. To się zamyka w trójkącie równoramiennym. Właśnie. Kościół, rodzina, szkoła. Szkoła, rodzina, kościół. Moi drodzy, i na koniec
nie sposób tego nie powiedzieć tu. Przecież centrum rodziny, jej życia, jest odpoczynek, jest czas, powinien być czas poświęcony Bogu, dzieciom, domu, na spacerze. Co się z tym wiąże? Wiąże się tym święcenie Dnia Świętego, niedzieli. Dzień się rozpoczynać powinien w rodzinie tak, jak to dawniej bywało. Od kiedy ranne wstają zorze i kończyć się pieśnią wszystkie nasze dzienne sprawy. A tydzień rozpoczyna niedziela i niedziela kończy. Kończy. W języku słowiańskim, czy konkretnie rosyjskim, Woskresenie, zmartwychwstanie. W języku włoskim, Domenica, a więc Dzień Pański, od łaciny. Dzień Pański, a więc jest to dzień, który do Pana należy. A tymczasem przyzwyczailiśmy się w katolickim kraju, że niedziela jest dniem kupczenia. Tesco, winnych już nie będę reklamy robił, Lidlom, wszystkim innym, wszyscy znają, jadąc dużymi literami, pisze i tak dalej. Rodzice z dziećmi, ach, jak im dobrze. Teraz wszyscy podróżują. Tylu z Was, moi drodzy, i słuchaczy, i telewizorów było w Norwegii, w Szwecji, w Danii, w krajach protestanckich. Kupczą czy nie? A pamiętamy, jak było ze świętem Trzech Króli? Bełkot był medialny. Prawa, lewa, tak czy nie? Będzie kryzys, padnie Polska. No, a dzisiaj maszerują trzej królowie, biskupi przebierają się za pastuszków, prezydenci miast nakładają kożuchy, no, na odwrót tylko, bełną do góry i tak dalej. Na pana prezydenta to musi być duży kosz. I dlatego też muszą być konkrety i zadania i zróbcie cokolwiek wam powie. A więc ta weselna radość w Kanie Galilejskiej to świętowanie Dnia Świętego i Niedzieli. Oczywiście. I ten obywatelski projekt, który zaproponował już przewodniczący Solidarności pan Piotr Duda i zebrano 526 tysięcy podpisów, należy poprzeć. Powinien być ponad milion. I to jest zadanie także i dla Radia Maryja i Telewizji Trwam, ojcze dyrektorze. Żeby coś z tego zostało, bo jeszcze do uchwalenia przez Sejm mamy 2 miesiące, czy 3, panie ministrze, chyba nawet. No i ja powiedziałem w Bazylice Świętego Brygidy do pana prezydenta i przyjdź panie i nie zwlekaj. Podpisz panie prezydencie i nie zwlekaj. No. Tak było. Przecież my jesteśmy dziećmi samego Boga od momentu chrztu. Abba, Ojcze, mówimy jako synowi i córki narodu, ojczyzny. A czym jest ojciec? Rodziną rodzin. I trzeba więc postępować tak, jak trzeba. Tak trzeba. Mówiliśmy tydzień temu, mówiąc o Ince. Tak trzeba. Rozpoczynając, to już koniec wręcz, drogę nowenny fatimskiej, zabierzmy niepokalanemu sercu Maryi wypowiedziane przez świętego Jana Pawła II słowa
rok po zamachu 13 maja 82 roku, a mianowicie niepokalane serce od pochopnego deptania przykazań Bożych wybaw nas, wśród których to jest cała saska kępa, proszę Państwa, tu co sekunda coś wyje, karetka pogotowia jeździ, tutaj już teraz 9.30 będzie i był napis, pamiętaj, aby Głogowski zaczyna gadać, wyłącza, korki się rozluźniają, ale tutaj Państwo zobaczą, jak wolno te samochody jeżdżą, niestety wybaw nas obwodnicy Pragi Południe, Hanka Gronkiewicz-Walc nie zrobiła, Janek Witek tutaj dzień i noc krytykował Hannę Gronkiewicz-Walc, narzekał, że zamiast zrobić obwodnicę dla Pragi Południe, żeby był przejazd, to wszystko wali się tu na Saską Kępę, na ten mostek. Saska Kępa 42, Radio Tok FM Euro, Koncita, Barbie Baby, Langström Extra. I teraz oni podcinają, podkopują prezydenta, a to nie wolno tak. W śmietniku teraz już nie pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, ale z drugiej strony Wisły, na samym śmietniku, w samym śmietniku, Nowy Testament duży, Nowy Testament mały, proszę Państwa, bo bardzo chętnie mohery i wszelkie inne ateistyczne sfery wyrzucają Pismo Święte do śmietnika, na lewo i na prawo rozrzutność, ale czyim kosztem, prawda? No, kosztem pohańbienia Pana Boga. Już i tak nie ma dawno imienia Bożego. Tutaj w tej szkole na Saskiej Kępie Bożena Rossa była polonistka. Duży plus postawiła, bo my mówimy o plusie. Także proszę Państwa, że powiedziała dzieciom, że Bóg się nazywa Jahwe, Jehowa. No i te dzieci tak przyjęły to z takim aplauzem. Zaakceptowały po prostu tę wiadomość, że to są wszystko dzieci Jahwe, że to są wszystko dzieci Jehowy, w tej szkole, gdzie uczył się Niemen. Saska 44, to mamy plansze, plakaty, zdjęcia starej szkoły z adresem na środku, niebieski prostokąt, Saska 44. Teraz to już nie jest Saska 44, bo ta szkoła, ponieważ jest na rogu, należy do Stanów Zjednoczonych, zdaje się 27 czy 127 Stanów Zjednoczonych, proszę Państwa. I tu się uczył w tej szkole Niemen, taka szkoła kontrowersyjna. Drzewo, tak, tak, drzewo ciągnął. Że trzeba się wyszczać po drodze, wiesz. Saska Kępa. Radio Koncita.
radio latające, radio obrotowe, radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Oblicze ziemi, tej ziemi. 9.25, poniedziałek, 5 września. To nasze spotkanie w rodzinie Radio Maryja. Rozpoczynamy. Sytuacja w Polsce to sytuacja jak w naszym domu. Też, proszę Państwa, myśmy to mieszkanie jakby przejęli, ale no mamy pełne prawa no, na takiej zasadzie moralnej. Zasadzie moralności. I teraz jakby był Żyd, jakby te grosze przeliczał, jakby to nam rachunek wystawił, to była już taka królewiak, proszę Państwa, jakaś złodziejka z Łodzi, z kancelarii, że już 5200 do zapłacenia, bo że my tu bezprawnie mieszkamy, bo że my tutaj, tam myśmy mieszkali wcześniej, my mieszkamy, bo myśmy mieszkali, myśmy tu nie weszli, jak umarł Janek Maciej Witek, tylko po prostu myśmy tu mieszkali już 5 lat wcześniej. Nawet nie wiedziała opieka społeczna, bo nie miała co do tego tutaj nic, ale Janek Witek się tylko bał, że Boże, jak dowiedzą się, że ktoś tu mieszka, to mi zabiorą wszystkie dotacje, dodatki, pieniądze. Nie będę mieć na papierosy, nie będę mieć, żeby Panu Bogu świeczkę postawić. Tam ścinają drzewa widocznie rośnie, pomiędzy szkołą, proszę Państwa, pomiędzy szkołą a Radio Conchita, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Z nami proszę być, z nami cały czas. Proszę być z nami i już tam. Ksiądz, wiesz, profesor, bo jak nie, to będzie źle. Radio Conchita. Jak Państwo widzą, nasze radio jest ambitne. Radio Conchita, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, wycinanie drzew na Saskiej Kępie. Wycinanie drzew na Saskiej Kępie. Korki na Saskiej Kępie.
poważnie. Nawet natura,
zarówno tej ludzi, a To było drzewo, jak mi tam spadło, a to oparło się na
mur szkoły i mur naszego domu Saska 42 i tak może było pomiędzy szkoły. Miało to być na głowę, ewentualnie skończyło. Oni też to uczyli. Z niego gałęzie konary pospadały, to co spadło się za to. No ale ja wracam tutaj, proszę Państwa, bo wszystko to jak z tej pierwszej, czy jeszcze może przed 9 wieczorem, muszę tak ciasno mnie szamowce z tymi drzwiami, a więc chyba jak jesteś gościem, to nie wypada tutaj się szamować, na chama wchodzić na siłę z impetem, po chamsku, po warszawsku, super po piasku. Zawsze mówią wszystkim poza Warszawą, na terenach poza Warszawą, że po warszawsku, super po piasku. No i ona mówi, no muszę powiedzieć za znajomy, że potem Przybyłowicz zostawił buty, a Przybyłowicz jeszcze głupszy, albo może mądrzejszy, mówi, no jakich szkołach nigdy ty jesteś? Potem więc ona mówi, w jakiej wyższej, tej warszawskiej szkole ona jest, skoro pracowała jako opiekun sądowy, proszę Państwa, skoro pracowała już w Pomrawczaku, dzieciom ręce, wykręcała, była bardzo dzielna, była bardzo zdolna, to wszystko potrafiła, pokazała mi nawet wczoraj swoje zdjęcie, no sprzed prawie 30 lat, jak była już taką hersz, prawą hersz, która oczywiście już miała więcej sił, należy tak wiedzą, i będzie zrobiła, ja wiem, to może być. Nie jest jakaś tam zasługa, ale ona potrafiła. Radio Końcika. No i tak się krzyczą, i tak się kłócą. A po jakich ty szkołach jesteś? A że musisz mi uwagę zwracać tutaj. Po jakich szkołach jesteś? A ja mówię, proszę Państwa, to wystarczy być po podstawówce. Oczywiście się debile kłócą. I mówię, proszę Państwa, że wszystkim to w ogóle brak jest psychologii. Że tu w Warszawie, proszę Państwa, brakuje tu paluszek Bożej Sprawiedliwości, Bożej Prawdy, Głosu Bożego, proszę Państwa. No tam już resztki wyjmują, zbierają. Proszę Państwa, ja mówię, żeby rozmawiać o butach, kłócić się, kto zostawił buty przy ścianie pod drzwiami, że może ciężko wejść, drzwi nie dadzą się do końca otworzyć. No to wystarczy było być po szkole podstawowej, nauczyć się porządku. Bo tutaj wiecie Państwo, jak to apostoł Paweł pisze, jak tutaj mówi Biblia, chcieli być mądrymi, a stali się głupi, że Polacy są zawsze i tu w Warszawie, te salcesony chytre mazowieckie też są takie autorytarne, bo myślą, że jak się będą więcej uczyć, to będzie lepiej. Gorzej jest, bo to są debile, oni tylko mało mają psychologii, powinni jeszcze studiować psychologię, to wtedy byłoby jeszcze może coś. A tak jak oni się biją na poziomie dziecka, no to ja mówię, że wystarczyłaby tutaj podstawówka, że jak się kłócicie o tych butach, gadacie. A Przybyłowicz, a jaką ty szkołę skończyłaś? Także Niemcy wysyłają do zawodówki, bo to, żeby dziecko mogło, proszę Państwa, kontynuować po matce, po ojcu, po rodzicach, żeby dziecko mogło kontynuować biznes, no to musi iść do zawodówki, musi być praktyczne dziecko, a potem możesz sobie studiować. Studiowanie jest opłacane, bo nie jest za darmo, tak jak tutaj te dziady w Polsce, jak się patrzę na tych polskich dziadów w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, jak oni szpanują, jak taką butelkę, jak kupi za 50 groszy jakiś napój, to potem jak wychodzą do śmietniczki, wrzucają ostentacyjnie, z kopytami w kieszeniach, z nosem tutaj w suficie. Ja mówię, to nie są chmury. Tutaj się nie buja, jak artysta buja w obłokach, tylko tutaj jest dach i to szary. Także proszę Państwa, jako tylko mogą sprzątacze, jak to się mówi, konserwatorzy powierzchni płaskich pracować. No ci absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego tu w Warszawie. No biblioteka Uniwersytetu mieści się na dobre 56, ale sam uniwersytet nie dalej, bo to przy placu Kazimierzowskim, prawda, przy placu, proszę Państwa, na ulicy, proszę Państwa, gdy jest krakowskie przedmieście.